Wszystkich bardzo serdecznie. Mamy tutaj umówioną C-klasę na sprawdzenie rozrządu i w ogóle wszystkie bolączki tego samochodu. Zaczynamy więc pracę. Na dzień dobry. Samochód do mnie przyjechał z błędem silnika. Samochód ma przebieg, już sobie zobaczymy. Przebieg samochodu to 243 tysiące. Podpięty mamy komputer. Samochód przyjechał do mnie z błędem. Tutaj klient twierdzi, że gaziarzem już nie dają rady tego ustawić. Mówią, że jest za chuda, za uboga mieszanka. Tak powinno być. Jak widzimy na komputerze, mamy błąd. Za bogatej mieszanki, za chudej. Za chuda jest to kandydat do dziury w tłoku lub wypalonych zaworach. Na dzień dobry, tutaj akurat do testu komputerowego podpiąłem sobie wtyczki, ale po wypięciu wtyczek już tutaj, jak widać, pocieknął po prostu po kołach olej. Cieknie z tego na potęgę. Będziemy to rozbierać. Chodźcie, pokażę wam takie auto, co tu stoi z boku. Stoi sobie tam taka 212 właśnie kolejna, która sobie miała zachodnią mieszankę. Pokażę wam, jak wygląda głowica właśnie. Zaraz wam wrzucę. Nie z tego auta, ale z tego, bo nagrałem filmik. Sprawdzałem na trzecim cylindrze. Było wypadanie zaponów, nie było tam kompresji, kompresja zerowa. To wam wrzucę, czym to się kończy. Zaczniemy sobie pomiar nietypowo od trzeciego cylindra, bo on na komputerze jako pierwszy wyrzucał nam zapłony. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Kręć. Dobra. Jeżeli kompresja wynosi 0, to tam się śmiejesz. To już wiadomo, o co chodzi. Rozbieramy sobie właśnie ten silniczek. Jak widzimy, mamy tutaj instalację gazową podobnego typu, co miałem w kupei. Wtryski są gdzieś tam pochowane. Zaraz to wszystko będziemy rozbierać. Będziemy dostawać się do rozrządu. Będziemy też ściągać, patrzeć, jaka jest odma. Patrzeć wszystkie nieszczelności, wszystkie dolegliwości tego silnika. Może coś znajdziemy. Zobaczymy, jak to wygląda. W każdym bądź razie, jak macie zachodnią mieszankę, jeżdżenie z takim zapewnieniem gaziarzy, że to tak na gazie musi być, tego to nic innego, tylko proszenie się o dziurę w tłoku, o wypalenie gniazd zaworów. Także nie wolno tak sobie z tym jeździć. Zabieramy się do pracy, zobaczymy, co tutaj odnajdziemy. Kilka minut później i kilka przekleństw dalej mamy dostęp do odmy. Tak to wygląda. Tutaj ten wspomniany wcześniej przewód. Cały rozszarpany. Tu dalej mamy sparciałe. No i ten odcinek tutaj dolny. Tu mamy tą jeszcze jakąś wkrętkę. Wkrętka od gazu też się znalazła jakaś jedna. Gdzieś komuś coś spadło. Powiem wam, że dostać się tutaj w niektórych samochodach jest bardzo ciężko. Ta instalacja gazowa tutaj bardzo, bardzo przeszkadza. Nie można odkręcić śrubek, wtrysku wyciągnąć. Trzeba teoretycznie tą instalację gazową wyciągnąć. Wszystko rozkręcić od podstaw, dopiero jest dostęp do tych śrubek. Sprawa jest troszeczkę utrudniona. No ale trzeba to zrobić, wyeliminować tą tutaj odmę. Będziemy patrzeć dalej. Także teraz zakładamy nowy zestaw odmy. Zaraz też zrobimy zbliżenie po montażu tej odmy. No i zabieramy się za rozrząd. Potwierdzenia tutaj montażu, bo właśnie państwo też sobie poszli zwiedzać Kraków. Wszystko zostało wymienione. Lampka też spadła. Jest. Wszystko jak ma być. Wkładamy teraz kompresor, wtryski, uzbrajamy instalację gazową i działamy dalej.
No i potwierdzenie wymiany. Znak to mamy na OT. Koła wymienione. Ślizg górny, łańcuch. I ślizg lewy. Znak jest. I znak jest. No i poskładałem wszystko do kupy. Te elektromagnesy też wymieniłem na nowe. Z tym gazem się tam udało uporać. Jak widzicie, dosyć jest tu gęsto. Udało się tu wszystko to zamontować. Dobra, pierwsze zapalenie. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. Dawaj. Aha. On ma zabezpieczenie. Popalone. Tak. Sobie zrób tak. A właśnie, nie będę zdradzał tutaj zabezpieczenie, bo jeszcze ktoś dźwignie taką piękną furę. Nagramy odpalenie w drugiej scenie. Podejście numer 2, antykradzieżówka odbezpieczona. Palimy. Dobra. No i teraz po takiej naprawie podstawą jest zrobienie adaptacji wszystkiego, przywrócenie wszystkich wartości od samego początku, ponieważ jak jeździł sobie na lewym powietrzu, komputer wyuczył się jazdy na tym. Także po takiej naprawie też instalacja gazowa jest do ponownego ustawienia. Fajna taka informacja, udało mi się tutaj zrobić szczelność, wszystko jest szczelne. Kurde, cicho! Misie, kręci się! Cicho tam! No. I teraz ten. I teraz, jak mówiłem, wszystko musi być do ponownego ustawienia. I jestem zadowolony z tego, ponieważ szczelność wyszła doskonale. Nie bierze ten samochód już żadnego lewego powietrza. Powinno być wszystko w porządku, także wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, na razie. Zobaczcie, teraz sobie ten silnik chodzi w miarę cichutko. Bo teraz chodzi na benzynie. To są te wtryskiwacze tutaj, co są, to one specyficznie głośno cykają. I ten tutaj, który jest wciśnięty w tym miejscu, opiera się tak ciasno między silnikiem a tą podstawą filtra powietrza, powodując taki rezonans. Pracuje on jak bęben. Zobaczycie, przełączę wam teraz na gaz, zobaczycie, jak będzie chodził. Dźwięk jest nawet słyszalny w samochodzie. Sam się tak, co to się tak klepie, nie? Wiem sobie, słuchaweczki nasukałem, patrzę, to wtryska klepie. No można się troszeczkę przestraszyć. No ale widzicie, wspaniały gaz, ciąg dalszy.